ludzie czynu. Szczęść Boże. Pozwolą Państwo, że raz jeszcze wrócę do wątku obecności księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego na Soborze Watykańskim II. Bardzo szczególnym obszarem zainteresowania i zaangażowania prymasa Polski jeszcze przed okresem soborowym, w czasie soboru i po soborze było niewątpliwie aktywizowanie ludzi świeckich, włączenie ludzi świeckich, katolików do życia zarówno kościoła, jak i życia publicznego. Ale włączenie do życia publicznego z tą właśnie wiarą katolicką, z tym zaczynem ewangelicznym w sobie. Już na początku obrad soborowych w listopadzie 1962 roku prymas Polski podał na piśmie propozycję powołania na sobór katolików świeckich. Pół roku później, w maju 1963 roku, podjął jeszcze bardziej konkretne starania wprowadzenia na sobór świeckich katolików z Polski. Zaproponował dwie kandydatury profesorów z KUL-u. Pana profesora Czesława Strzeszewskiego, wybitnego znawcę katolickiej nauki społecznej, i pana profesora Stefana Swierzawskiego, wybitnego historyka, mediewisty, znawcę filozofii chrześcijańskiej. Ponad rok trwało oczekiwanie na odpowiednie decyzje instytucji soborowych. Wreszcie przyznano tylko jedno zaproszenie dla profesora Stefana Swierzawskiego, ale z dodatkowym zastrzeżeniem, że jest to zaproszenie na zaledwie 2 tygodnie obrad, limitowane. I kiedy wręczono to zaproszenie kardynałowi Wyszyńskiemu, wręczał je jeden z sekretarzy jednego z kardynałów, Stefan kardynał Wyszyński odmówił przyjęcia tego zaproszenia. Powiedział niezwykle stanowczo i niezwykle mocno: rozwiązanie takie nie odpowiada oczekiwaniom Episkopatu Polski. Wypada, by spoza tak zwanej żelaznej kurtyny był przynajmniej jeden audytor. Może być Murzyn, może być Polak. Na progu tysiąclecia chrztu Polski. Karty przyjąć nie mogę, gdyż jest niestosowna dla człowieka tak zasłużonego dla filozofii chrześcijaństwa w Polsce i dla wychowania kleru. To było bardzo mocne stwierdzenie i w efekcie przyznano odpowiednie zaproszenie dla profesora Stefana Swierzawskiego już bez limitu, bez ograniczeń. I profesor pracował nad schematem 13, jednym z najważniejszych schematów w pracach soborowych, który stał później się podstawą konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes. A po zakończeniu soboru pan profesor został powołany do papieskiej komisji Justitia et Pax. Można powiedzieć, sprawdził się. Ale wszystko to było efektem prymasowskiej determinacji, połączone jednocześnie z chrześcijańską cierpliwością i z wysoką osobistą kulturą. O udział świeckich w obradach soborowych i w życiu publicznym zabiegał prymas Wyszyński. Podobnie o udział świeckich w życiu Kościoła i w życiu publicznym zabiegał święty Jan Paweł II. To zabieganie zbiegło się w pewnym bardzo szczególnym momencie. Oto przecież po wizycie Jana Pawła II w 1979 roku w Polsce narodziła się Solidarność. Była oczywiście ruchem społecznym, ale przecież integralnie związanym z wiarą katolicką. To, co budziło powszechne zdumienie na Zachodzie, to, że ta polska teologia wyzwolenia, w przeciwieństwie do teologii latynoamerykańskiej, tej zrodzonej w Brazylii, Argentynie i innych państwach latynoamerykańskich, polska teologia wyzwolenia, jak ją niekiedy nazywano, ruch Solidarności, był integralnie związany z sakramentem pokuty i z sakramentem Eucharystii. To, co zostało zrodzone przez świętego Jana Pawła II, było bardzo roztropnie podtrzymywane przez Stefana Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński bronił Solidarności przed nadmiernym ukościelnieniem. Nie chciał z niej stworzyć partii chrześcijańsko-demokratycznej. Bronił ją przed zawłaszczeniem przez Kościół, ale też wiedział, że trzeba ją bronić jeszcze mocniej przed nurtem neolewicowym, związanym z wieloma postaciami tak zwanych doradców Solidarności, tak zwanych intelektualistów neolewicowych, którzy wspierali ten ruch.
Prymas chciał autentycznego zaangażowania katolików w życiu publicznym. Wbrew władzy komunistycznej, która odbierała ten wymiar praw człowieka tak zwanemu społeczeństwu, prymas bronił praw człowieka i praw narodu. Przypominam to wszystko pokrótce, bo w jakiejś mierze moje pokolenie, nasze pokolenie wyrasta przecież z tamtych dni i tamtych wydarzeń. A to znaczy, że jesteśmy dziś w wolnej Polsce z dzieła zainicjowanego przez Jana Pawła II, promowanego przez Stefana Wyszyńskiego. O obu bardzo rzadko się dziś pamięta w kontekście odzyskanej w 1989 roku suwerenności. Wielu skoczków przez płoty i bohaterów komiksowych rości sobie wszelkie zasługi i wszelką chwałę. Proszę Państwa, uczciwość, zwykła uczciwość wymaga, byśmy nie tyle pamiętali o mitach, ile pamiętali o prawdzie. Prawdzie tamtych wydarzeń, najgłębszej, fundamentalnej. To prawda nie tylko o wielkich i świętych naszych czasów, ale to przecież prawda o naszym pokoleniu, o nas samych. Trzeba tej prawdy bronić.